Serdecznie witamy Was w telewizyjnej Lekcji Divina w 18. niedzielę zwykłą, która w tym roku zamienia się w Święto Przemienienia Pańskiego, ponieważ mamy 6 dzień sierpnia. Dzisiaj we dwóch ksiądz Sławek Laskowski i ksiądz Robert Muszyński. Posłuchajmy tekstu dzisiejszej Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 17, wersety od 1 do 9. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana, zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie. Nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Wydaje się, że pięknie, że akurat mamy przynajmniej kilka razy w tych cyklach naszych liturgicznych właśnie w niedzielę to przemienienie Pańskie, bo przecież ta góra osobno nasze liturgiczne spotkania i celebracje tych niedzielnych Eucharystii właśnie ma też tą ideę, nie? Że Jezus nas zbiera z miasta na tą górę, objawia się, daje nam prawo, proroków. Mamy tą podobną sytuację, słowo jest niesamowite, w niewypełnione i fajnie, że w tym roku właśnie mamy w tym kontekście. Ważne jest też, że tutaj akurat z tego tekstu, który jest w lekcjonarzu, tego nie słyszymy, ale było to 6 dnia. Tak. Po pewnym wyrażeniu, po 6 dniach. I ten kontekst poprzedzający jest niezwykle ważny, bo po jakim wydarzeniu, po te 6 dni wcześniej, co tam się wydarzyło? A no właśnie, Jezus był z apostołami u źródeł Jordanu i pytał ich o to, za kogo go ludzie uważają. I to w jakim miejscu? W miejscu, gdzie były pogańskie świątynie Rzymian i właśnie w tym miejscu, gdzie było wiele bóstw, można powiedzieć, spotkała się religia tego świata i to, co przynosi ze sobą Jezus Chrystus. I tam po pierwsze, że Piotr wypowiedział po raz pierwszy słowo wiary, tak. Pobłogosławiony zresztą za to słowo wiary. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Ale tam też Jezus zapowiedział po raz pierwszy, że będzie, że idzie na mękę, na śmierć, na ukrzyżowanie. Tak, ale i to strasznie zgorszyło i Piotra, i pozostałych apostołów. Bardzo, ale też tutaj zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Dlaczego w tym miejscu właśnie Jezus ich przyprowadził? Bo tutaj On detronizuje wszelką religijną idolatrię, która grozi także dzisiaj nam. Z chrześcijaństwa można zrobić idolatryczną religijność, a wszelkie idolatrie opierają się na pieniądzu, na sukcesie, na właśnie życiu bez cierpienia, na władzy. Władza, tam gdzie Bóg ma być takim, jak ja chcę i dlatego ma czynić to, co ja chcę i to ma być na miarę mojego rozumu. Religia musi pasować do moich wyobrażeń. My ją konstruujemy i wszystko ma funkcjonować wokół mnie. Pan Bóg jest gdzieś z boku, tylko moim sługą. Ja jestem centrum. I Jezus to wszystko detronizuje. I dlatego dla nich to był szok usłyszeć to słowo o cierpieniu, o męce. Wręcz słyszy Piotr, który słyszał, że zrobił to piękne wyznanie wiary, potem odejść ode mnie szatanie, jak ty myślisz po szatańsku. I to jest piękne słowo też dla nas, w kontekście naszego życia, jak często nam się wkrada to szatańskie myślenie.
to jest niemożliwe. Ja nie mogę cierpieć. Zwłaszcza ja, dzisiaj. Ten porządny chrześcijanin, ja, ten porządny ksiądz, to porządne małżeństwo, to takie życie wspaniałe prowadzę. Bóg powinien mi błogosławić. I dla nas często myślenie jest tam, gdzie cierpienie i trudności, od razu mówi demon, szatan, nie? A Jezus mówi, nie, nie. Właśnie się mówi, nie, nie myślcie tak. Więc wybiera tych trzech. Ciekawe, że ich wybierze później. Wcale nie tak bardzo później, bo w ogrodzie Getsemani to są ci trzej wybrani, którzy też będą bezpośrednio świadkami niezwykłej walki Jezusa o wolę Boga, o wypełnienie woli Boga. I oni idą na górę. Tradycja chrześcijańska mówi, że ta góra to jest góra Tabor, bo w Piśmie Świętym nie mamy wprost jej nazwanej. Rzeczywiście góra Tabor góruje nad całą okolicą, jest piękne miejsce. Księga Chmur. Tak. Piękne miejsce. I tam się wobec nich przemienił. Co to znaczy, że się przemienił? Mówią niektórzy egzegeci, że w ten sposób chciał dać im odwagi przed swoją męką, żeby zobaczyli już go w chwale zmartwychwstania, ale też widzimy tu już tą zapowiedź, że w nim się wypełni i Mojżesz właśnie, czyli prawo, i potem i prorocy. I dlatego na niektórych ikonach jest tak piękne to przedstawienie, że ci apostołowie nie tylko są zafascynowani, nawet za głowę się łapią, bo dla nas chrześcijan to jest rzecz niesamowita, bym powiedział, że Chrystus nam daje wypełnione prawo w sobie. Kto spożywa moje ciało, pije moją krew, ma życie wieczne, oczekujcie na Ducha Świętego, i faktycznie On dał im nowe życie, to nowy impuls do misji, i bez tego to było niemożliwe, bo Jezus nie tworzył jakiejś nowej religii. On stworzył całkowicie coś innego. To było ten cud nowego życia, tej nowej natury serca, człowieka wyzwolonego już od strachu śmierci, który może faktycznie żyć już tu na ziemi, mieć te pierwsze owoce królestwa tego człowieka z nową naturą. Ciekawa rzecz, mianowicie prawdopodobnie to dzieje się w ostatnim dniu święta namiotów, Sukkot. Sukach, czyli namiot, który oni budowali w taki sposób, żeby dach tego szałasu był na tyle przejrzysty, żeby można zobaczyć było gwiazdy, niebo. Tak. Bo to był dla nich znak czego? Samej obecności Boga. I też to była taka konstrukcja byle jaka, nazwijmy to, bo to nam też ich uczyło, że jesteśmy w drodze. Tymczasowo oni tu na ziemi. Oni wychodzą z ziemi obiecanej, tak. I idą z Egiptu do ziemi obiecanej. I święto namiotów miało im przypominać nadanie prawa, że otrzymali prawo na górze Synaj. W drodze, w pielgrzymce, do ziemi obiecanej, nie? Zapowiedź tej niesamowitej wolności i przebywania, no właśnie, w obecności Boga, nie? Więc kiedy oni to świętowali, to było święto radości. Ciekawe, że mieli 7 tych swoich patriarchów, i uważali, że oni w tym czasie święta do nich przychodzą, że ich nawiedzają i że oni są, no właśnie, w tej samej obecności Boga, nie? To przypominało im ów obłok, który ich ochraniał, który był znakiem tej obecności Boga. Tak, teraz mamy też, zobaczcie, tylu pielgrzymów z różnych miast, diecezji wyruszyli, idą do Częstochowy akurat, nie? Te pielgrzymki. Jest pięknie, że mamy jeszcze jedną tradycję, ona jest. Właśnie to pokazuje to, naród w drodze, tymczasowość, byłoby piękną rzeczą, jakbyśmy mieli w Polsce też takie świętowanie, może raz w roku, że wszyscy wychodzimy z tych naszych świątyń, w cudzysłowie, domów, takich zainstalowani, myślący sobie, że to jest miejsce, gdzie mam się czuć bezpiecznie. Pan mówi, nie, właśnie masz przy mnie tylko bezpieczeństwo. To wszystko jest tylko tymczasowe, jesteś w drodze, wszystko to zostawisz. Dla nich nie było zaskoczeniem, że jest i Mojżesz, i Eliasz,
bo oni to normalnie przeżywali, że tylko, że teraz ich zobaczyli. Ciekawa rzecz, i Mojżesz, którego grobu nie wiemy, gdzie jest. Tak. I Eliasz, o którym wiemy, że no, Pan Bóg go zabrał. Tak. To jest taki też znak życia wiecznego. I Chrystus w swojej chwale, w uwielbieniu, widzimy całą Trójcę Świętą, bo jest głos Ojca, bo jest Syn Boży jako człowiek, jest Duch Święty w postaci tego, w figurze tego obłoku. Następna, czyli mamy teufanie, objawienie Pana potężną. Boga. I piękne to słowo. To jest mój Syn miłowany, w którym mam podobanie. Jego słuchajcie. I tu jest właśnie czym jest chrześcijaństwo, a czym są inne religie. Jego słuchajcie. I dlatego to przekreśla wszystkie nasze wyobrażenia na temat życia. To, co było też jest w tym słowie, właśnie poprzedzającym tym wydarzeniu, kiedy mówi o krzyżu. Kto nie ma nienawiści właśnie samego siebie, kto nie bierze swojego krzyża, nie może iść za mną. Tutaj Pan uczy nas, żeby postawić Jego w centrum, Jego słuchać, bo my nie wiemy, jak dojść do tego celu, ale wiemy przez kogo, bo Jezus mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Słuchajcie mnie, nie bójcie się, macie drogę przygotowaną przeze mnie, ja wam towarzyszę, daję wam wszelkie łaski Ducha Świętego, przychodźcie na górę przemienienia, Eucharystia, każda jest też dla nas bardzo ważna, są też piękne formy, które Bóg dał w różnych wspólnotach, spotkanie przy Słowie Bożym, właśnie to zgłębianie Słowa, ale nie po to, żeby go zrozumieć, ale właśnie, żeby ono nas przeniknęło, przemieniło, ma ogromną moc. To czytanie też Słowa w domach, w rodzinie, co za wielka jest mądrość wielu rodziców, którzy tak formują swoje dzieci, właśnie ucząc ich słuchać Jezusa Chrystusa, żeby całe życie na nim się oparło, nie? I dlatego żeby mamy... od małego tak, potrafili słowo i słyszeć, rozumieć, interpretować i przyjmować. I rozumieć, że nie... wyjaśniać też no, różne wydarzenia ze swojego życia, które są. Wracam z przedszkola i dziecko potrafi wytłumaczyć, dlaczego właśnie cierpiało dzisiaj. Tak. Znamy wiele rodzin tak wspaniale już uformowanych i dlatego to jest też takie wezwanie, ten kierunek, jak mamy formować też swoje życie, swoje parafie, życie w parafiach. Aż widzimy, jak tego dzisiaj jest potrzeba, bo wobec tego słowa pustego, które zalewa nas wszystkich, także naszych parafian, jest potrzeba właśnie tego, że brał tych trzech wyjścia z tego, nazwijmy w cudzysłowie, świata na tą górę właśnie przemienienia, żeby nas tak głęboko dotykał Pan Bóg przez Twoje słowo. Moc tego słowa jest ogromna. I wtedy powstają Jego uczniowie. Wtedy, nie? Ci, którzy doświadczają kiedy nie jesteś, nie słuchasz Jezusa przynajmniej dwa razy w tygodniu, tak. Zaczynasz się rozpuszczać w tym świecie. Zaczynasz jakby wsiąkać, nasiąkać słowem tego świata, duchem tego świata i no i w pewnym momencie tracisz rzeczywiście kontakt z Panem. Tak. Kontakt z Panem. Tak. Po co było to przemienienie? Po co Jezus im pokazał tą swoją chwałę w zmartwychwstaniu? Twarz zajaśniała jak słońce. Tak. To jest znak bóstwa. Tak samo szaty śnieżno-białe. A właściwie tak, że nikt nie potrafi wybielić ich. Tak. Takie się stały. Jakby przeniknięty tym jakimś boskim promieniowaniem. Dlatego, że właśnie u tych źródeł też, gdzie są źródła pogaństwa, gdzie Jezus ich przyprowadził, że to wszystko jest fałszywe, nieprawdziwe, objawia siebie, widzą Go jako Boga. Ja jestem Bogiem, naprawdę Bogiem. Mnie słuchajcie, tak jak Ojciec powiedział. Jego słuchajcie, bo na tym polega wiara. Ale będzie ich prowadził do takiej, tak. Do drugiej góry, do Golgoty, do miejsca czaszki, gdzie im pokaże, że żeby można było być tak przemienionym, przebóstwionym, trzeba po prostu umrzeć. Umrzeć dla siebie. Tak. To jest nasz problem. Tak. My dla siebie nie chcemy umrzeć, nie? Bo nawrócenie to jest umieranie tego starego człowieka. To jest walka, to jest zmaganie. To jest tak jak Jezus w Ogrójcu, ten pot przelewasz.
bo nie chcesz się dać zdetronizować, bo ja jestem Bogiem. Jak to, że nie? Ja nie jestem Bogiem. To będzie mi już mówił, jak tam żyć? Jak jakiś kościół, jakiś ksiądz, jakaś żona, jakiś mąż, jakiś przyjaciel. Ja wiem wszystko najlepiej. Jesteśmy strasznymi bogami, bóstwami. I dlatego potrzeba tego doświadczenia też, jak mieli apostołowie, i że w ostateczności oni, nawet widząc zmartwychwstałego Pana, nie zostali przemienieni, bo potrzebowali mocy Ducha Świętego. Przecież tam na Golgocie oni się rozpierzchli w obrójcu, oni zostawili mistrza. I mimo że wszystko widzieli, słyszeli, czyli musiało się wypełnić pięćdziesiątnica na końcu, tak jak w życiu każdego z nas. Nie? Bez... Ciekawe, że na górze Tabor, w świątyni, która jest obecnie, są w tej nawie najważniejszej cztery mozaiki. Tak. Jest Jezusowe Narodzenie, jest Jezusowa Śmierć, grób, złożenie do grobu, jest Jezusowe Zmartwychwstanie, pusty grób i jest Eucharystia. Tak. Cztery przemienienia. Chrystus, który się staje człowiekiem, który wchodzi w śmierć naszą, który tę śmierć pokonuje i na koniec, który jest obecny w Eucharystii, to śmierć i zmartwychwstanie obecnie. I który to jest zdrowe. Tak, i który ma, każda Eucharystia ma tą moc przemienienia każdego z nas, dlatego jest tak nam potrzebna, przychodzimy słabi ze swoich walk, zmagań i wielokrotnie też dziękując Panu Bogu za wielkie rzeczy, które dla nas uczynił i jesteśmy tego świadkami, ale wielokrotnie też zniszczeni różnymi sytuacjami i dokonuje się ta przemiana. Czy chcesz powiedzieć, że kiedy przychodzisz na Eucharystię, jakby otwiera się trochę nieba, tak? Otwiera się jakaś tam chwała Boża, wchodzimy w tą boską krzekina, Jego obecność. Dokładnie, tak nam mówi Kościół. Każda celebracja to nie jest tylko my, ale także Kościół Niebieski razem z nami. Maria, że wyprowadza, święci, tak. Wyprowadza Ciebie, tak jak Piotra, Jakuba i Jana, na taką górę. Tak. Po co? Po to, że jak za chwilę pójdziesz na swoją Golgotę, do swojej pracy, czy do swojego domu, czy gdziekolwiek, do swojej szkoły, czy jak ja, albo Ty, wrócimy do swojej posługi. Codzienności. No jest wtedy szansa, że będziemy umierać, że będziemy dawać swoje życie, nie bojąc się. Tak, i bez granic. Tyle, ile Pan Bóg chce. Nie? I przede wszystkim ta nowa natura człowieka, który kocha, który ma miłość do krzyżnika, który staje się prosty, bądź jak ci prostaczkowie, to słyszeliśmy tydzień temu. Człowiek uproszczony, tak jak apostołowie, którzy już nie opierali się na sobie, którzy zobaczyli, że tylko ta nowa natura, nowe życie, które daje Pan Bóg, daje faktycznie tę możliwość bycia Jego uczniami, tak naprawdę. I to jest wielki dar, to jest za darmo, to jest niesamowita dobra nowina. Myślimy, że są wakacje. Wielu z nas, ktoś poszedł na pielgrzymkę, ktoś jest na oazie, ktoś jest na jakimś obozie ewangelizacyjnym, ktoś pojechał na przystanek Jezus, który właśnie się rozpoczął, ktoś jeszcze jest w jakimś miejscu świętym, ale też wielu z nas, albo większość z nas trafia w miejsca takie po prostu światowe, tak. Gdzie można powiedzieć, to co my mówimy tutaj, to jest jakaś chińszczyzna, nikt w ogóle nie ma pojęcia o tym, o czym my mówimy. I to jest ogromny problem. I to jest nasza misja, żeby tam, bo każdy chrześcijanin jest nie rozpuścić. Jeżeli, mówi święty Paweł, jesteśmy świątynią Ducha Świętego, jeżeli żyjemy w tej łasce, to pamiętajmy, że też niesiemy tę rzeczywistość ze sobą. I dlatego jest tak ważne, żeby nie dać się porwać światu, ale Duchowi Świętemu. I pamiętajmy też, że ta góra Tabor Przemienienia jest tam, gdzie są ci nasi wspaniali święci, chorzy, leżący na łożach boleści, te nasze babcie, które w domach się modlą i naprawdę z wielkim sercem, nieraz dla mnie to jest niesamowite spotkania są z tymi ludźmi, którzy faktycznie żyją jak święci i którzy są pogodzeni nawet z samotnością, z cierpieniem i żyją w obecności Pana Boga. I to są niesamowite światła też dla innych,
właśnie tego zmartwychwstałego Chrystusa obecnego w nich i tego cudu przemiany. Im się ukazali Mojżesz i Eliasz. Nam też towarzyszą nasi święci nowotestamentalni. Ty tak. Do świętego Józefa masz duże nabożeństwo. Tak. Nauczyły mnie tego siostry Matki Teresy. To rzecz niesamowita, faktycznie to jest wielki orędownik i pomaga w wielu sprawach, także i duchowych, ale i też materialnych. Macie problemy, zwracajcie się do niego. Wspominam o tym, że z nami też jest Jezus Chrystus i ten Kościół, który jest już w uwielbieniu i którzy nas zachęcają, żebyśmy no niekoniecznie chcieli zostać tylko w tych namiotach. Tak. Na tej górze, bo gdzie jest przyjemnie, ale byli gotowi zejść i spełnić wolę Boga. Jest możliwe. Jest i oby to z nami się dokonywało. Że serdecznie zapraszamy Was do głębokiej medytacji, do przeżywania własnego przemienienia, które nieustannie Duch Święty w nas czyni, by Chrystus w nas mieszka, byśmy nie stawali Chrystusami, krótko mówiąc. Tak, i świątynią Ducha Świętego, obyśmy byli. Ksiądz Sławek Leskowski, ksiądz Sławek Muszyński.